Siemanko, z tej strony Czokot, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i jest dzisiaj ze mną Graf. Witam, dzień dobry. Dzisiaj zagramy sobie w drużynowe bingo. Ostatni filmik właśnie z tego trybu bardzo wam się spodobał, więc dzisiaj sobie zagramy właśnie we dwójkę i z jakimiś tam jeszcze chyba osobami. Tam tak, chyba randomami we czwórkę jakimiś. Gra, tak? Mm-hmm. No dobra, no to zaraz widzimy się w grze. Wow. Zrzuciło mnie na dół, ale dobra, nie, już jestem na górze. No. Taki mały lag. No i okej, bingujemy. Co teraz trzeba zrobić? Które by tu było najszybsze do zrobienia? Piąty pion fajnie wygląda. No właśnie, piąty pion. Iron trzeba znaleźć i barwniki. Barwniki chyba... Kaktus znaleźć, przepalić, lapis wykopać problemowe. I potem po prostu 9 żelaza. Okej, dobra, to jest do zrobienia. Czy tu jest jakaś jaskinia? Nie, myślałem, że już tak, kurczę. Ej, mam kanion. Nie, to nie kanion. A co to jest za jaskinia? Jakaś taka dziwna jaskinia? Gra strollowała. Wiesz co, to jest jakby jaskinia, która się wygenerowała na powierzchni. Tak równolegle, że... Kurwa, tak, dziwnie tak zawsze znaleźć. Ale mam węgiel i mam jakąś jaskinię, która się kończy zaraz za węglem. No dobra, no to fałszywy alarm. Okej. Okay. Więc ja nawet nie będę wchodził do żadnych jaskiń, ci powiem. Ja idę po kaktusa, tutaj przekomunikuję naszej drużynie. Mhm. Ale tutaj jest dziwny teren. Ale tutaj jest fajnie, ci powiem. Co jest dziwne? Jeżeli pójdziesz na północ, to są takie latające jakby półki skalne i taka cała ściana z piasku, jak się biomy złączają. Ciekawe to bardzo wygląda. To spoko. Ja tutaj sobie tylko... Wykopię ten węgiel, będzie to... No nie no, węgiel zawsze do czegoś potrzebny, nie? Węgiel zawsze trzeba mieć. Węgiel zawsze spoko w Minecrafcie mieć. Na początku dobrze jest wykopać dużo węgla, ale potem jak już się ma te wszystkie kill-offy takie superanskie, to oni... O ile się ma. Wiesz, ja jak nagrywałem poprzedni odcinek, to nie mogłem znaleźć nigdzie Irona i przegrałem w końcu przez to. Żelazo musisz... Brakowało mi tylko tego. Bo dziwnie się żelazo znajduje, generalnie jeżeli nie masz jaskini, to nie ma sensu właśnie, szukać nie żelaza. Było, nie było żadnej jaskini i to był problem. Ja często jak gram w bingo na live'ach, to wolę już pobiegać po tej powierzchni i znaleźć jaskinię i tam żelazo wykopać, niż wkopać się i go szukać, bo z żelazem jest tak czasami różnie. Niebieski barwnik jest... Lazuryt. To jest lazuryt. Tak, to jest lazuryt, niestety. Bardzo, bardzo trudny barwnik. I to jest chyba najtrudniejszy barwnik do znalezienia, jeżeli nie liczyć tych wszystkich. Jakby się kanion znalazł, to by było super, naprawdę. Na bingo. No, kanionem byś mógł zeskoczyć sobie na dół, jeżeli jakaś woda jest, i zacząć kopać lapis. Mm-hmm. Pamiętaj, że kamiennym kill-offem tylko. W sensie, wiesz co? Wystarczy jakbyśmy... kamienny. Ja mam na razie drewniany jeszcze. A już sobie kamienny wykopuję, bo przy granicy znalazłem węgla troszeczkę. Na piesek sobie robię. Wiesz co? Tak sobie patrzę, że skos ewentualnie byłby spoko, gdyby się znalazło jakąś jaskinię. Skos akurat 8 złota trochę trudne, a w drugim skosie jest 6 złota i redstone, co jest porównywalne. A ten fajerwerek creepera trzeba zabić albo znaleźć mob spawner, co... Albo pierwszy poziom. Pierwszy poziom ma fioletowy barwnik, którego nigdy w życiu nie zrobiłem w normalnym Minecraftzie, to dopiero na bingo. A rzeczywiście. Ej, jak się fioletowy? Fioletowy się to jest lapis i czerwony. Tego, co... Nie, bo są różne fiolety w Minecrafcie. Jest magenta, jest... To jest właśnie magenta chyba. Tak mi się wydaje. Nie wiem, dla mnie dobra, to mam czasami węgla dużo. Nic mi to kompletnie nie dało w tym momencie. Ale tu są... są jeszcze jest. Mam iron, dobra. Superansko. Iron jest, tylko nie mam drewna, więc nie zrobię sobie craftingu. Muszę szybko wyjść. No tak, ja zawsze na początku dwa drzewa niszczę. Taki no właśnie, dobry ja też start. Zniszczyłem, ale jakoś tak nie wiem, gdzie mi to drewno uciekło. Musiałem coś z nim zrobić. Uciekające drewno. Zobacz jak. Dobra. Poczekaj, czyli jakbym tego irona wykopał, mógłbym sobie z tego zrobić drzwi. O, drzwi by było chyba najbardziej w tym momencie potrzebne z tych wszystkich. Tam Venel napisał, że robi żelazne rzeczy, ale jeżeli zrobisz, to on może użyje na coś innego. Dobra. A ja dalej w poszukiwaniu pustyni. Mam nadzieję, że w ogóle jakaś pustynia jest, bo nie wiem, czy jest to możliwe, że w bingo znajdzie się... No wiesz co, może się trafić, że nie będzie. Trafić, że nie będzie. Jak chyba, będzie że jakoś taki... tam napisali specjalnie, że na każdym świecie musi być to, albo na przykład, że jeżeli nie ma kaktusów, to
To nie może się pojawić na mapce, to by było nawet mądre z ich strony. Nie wiemy. Nie wiem, czy to jest aż tak przemyślane, wiesz, wątpię. W sumie są to rzeczy, które nie są aż takie trudne do sprawdzenia. O, mam kaktus. Masz? Jo. Super. Nie! Co? Za granicą! O kurcze, dobra, to mamy problem mały. W takim razie. Co w tej jaskini tutaj jest? Jest szkielet. Szkoda, że na Cubecrafcie nie można dostać wizy i wyjść za barierę. O nie, umrę. Nie! Umarłem! Szkielet zabił Żokleta! Kolejna pustynia. Oh no! Możesz wrócić i swoją główkę zniszczyć i wszystkie ci itemy wydropią, tylko musisz wiedzieć. O dobra, mam kaktusa, który nie jest... Właśnie niezbyt wiem, gdzie ja byłem wtedy. Poczekaj, tutaj ktoś jest, ja w tą stronę chyba szedłem. Dobra, mam nadzieję, że znajdę. Grunt to się odnaleźć, hahaha. Kurcz, tam miałem całkiem sporo rzeczy, wiesz, więc... Tylko nam już lapis został. Aha! No to nie no, sobie to i tak to była fajna jaskinia, więc coś tam mogło się znaleźć. Lapis od którego poziomu ogólnie jest? To jest... Żebym ja to pamiętał. Nagrywałem o tym odcinek, a żeby, jak ktoś mnie przepytuje, to moje... Zaryzykuję i powiem, że 24. Okej, dobra. To ja w takim razie gdzieś muszę wkopać. Już nie idę po tamtej temki, bo i tak... Nie, mój błąd. Lapis jest jedyną rudą, która się nie generuje klasycznym algorytmem. Lapis ma swój własny i generuje się od warstwy 15 w górę i w dół, więc do 19 chyba. Od 19 do 11 można. Aha, to już tak kompletnie w dół. Tak, lapis się kompletnie inaczej generuje. Wow. Lapis to jest... Jaka mądra ruda. Hipster. No dokładnie. Ja mam tą, jak to się mówi po polsku? Tam, gdzie drewno masz pod ziemią i pajączki i pajęczyny. Kopalnia. Mindshaft. W kopalni często jest. Właśnie taki mam plan znaleźć, ale jestem dopiero na 23. Pająk trujący! Oh no! Zatruł mnie. Mam złoto. Żyj, nie umieraj tylko. Postaram się, one cię na pół serduszka wydropią, bo to jest trucizna, ale zawsze... Zawsze istnieje taka możliwość, że ktoś, coś innego ci przyjdzie i cię... Dobra, gdzie ja tu jestem? W jakiejś takiej kompletnie ciemnej jaskini i kompletnie nic nie widzę, bo nie mam ani pochodni, ani niczego. O, mam lapis. Masz? GG. Kolejny raz wygrana z mojego ostatniego itemu. Jeboi. Tak to się robi. No i elegancko. Pozdrówcie na odcinku Huntera. Okej. Okay. To chodź. Spotkaliśmy tutaj pana jasnego łowcę, który nagrywa swój odcinek, naprzeszkadzaliśmy mu, więc on teraz powiedział, że musimy przeszkodzić sobie i pozdrawiamy Huntera oraz jego widzów gorąco. Pozdrawiamy. Taki czas na nagrywkę wybraliśmy. Dobra, jeszcze jedna. Cioch. Dobra, następna arenka i jest bardzo, bardzo dużo złota. Piąty pion sugerowany tutaj przez naszego speca w drużynie. Piąty pion... No a tam jest ciastko do zrobienia. Tak, ale... Szczerze mówiąc, czy jest coś lepszego? No w sumie... No nie, rzeczywiście. Ewentualnie piąty poziom. Piąty poziom wygląda o wiele fajniej. Ale mimo wszystko jest właśnie to ciastko. Znaczy, no tak, piąty poziom chyba zdecydowanie, bo jest piąty łódka. Poziom lepszy od piątego pionu. Czy jest ważne, z jakiego drewna się zrobi łódkę? Bo tu jest jakaś taka jasna, dziwna. Nie wiem, szczerze mówiąc, ja zawsze robiłem dębowe i działało. O właśnie, poczekaj, ja teraz jeszcze sapling muszę jakoś dorwać. To jest zrobi. Brzozy. Tak, ja tu mam brzozę obok właśnie i próbuję. No, dalej, wyplułem, dobra. Bransko. I jeszcze, to jest mięsko z czego? Z krowy. To jest mięsko z świni. Ze świni? O, to tu jest. Tak, ze krowy jest takie czerwone. Od razu świnki, pyk, świnko, pyk, dawaj mięcho, dawaj. Dobra, mam mięsko. Czym ty bijesz tą świnę? Ręką. Drewnianą siekierę sobie zrób. A, no i właśnie nie, jeszcze krytykala. Nie zrobiłem sobie żadnych itemów, nie? Dopiero... Ja zawsze pierwsza rzecz to robię drewnianą siekierę, drewnianą i drewniany kilof. Pyk i od razu sobie zrobimy piecyk i w piecyku zrobię od razu mięsko, żeby było. Dobra, już mam 8 mięska od świni też.
A to będzie takie na bardziej na konsumpcję, a nie na wygraną. I teraz wielki quest znaleźć creepera oraz znaleźć dżunglę. I też trzeba znaleźć szkieleta, żeby zrobić to ciasteczko. Więc może być nawet trudno. No ciasteczko właśnie, wbrew pozorom jest dość trudne. Z czego się ciastko robi w ogóle, bo nie jedno pamiętam. Jedno kakao i dwie pszenice. Ej, to wcale nie jest tak trudno. Trzeba jest, tylko kakao na znaleźć. Na 10 minut jest trudno, bo trzeba znaleźć albo szkieleta, albo mob spawner, albo mieć bardzo dobre szczęście z zasadzeniem. A. I do tego trzeba znaleźć dżunglę. No okej. Okay. Dobra, poczekaj. Dobra, poczekam, aż mi się już przepali. O dobra, przepaliło mi się. I lecę dalej. W takim razie fajerwerki to jest na pewno, wiem, że proch. I... Tak, creeper i potrzebny i trzcina cukrowa, więc proch i papier. Aha, spoko. Więc nie jest do zrobienia. Mamy już trzy. Myślę, że da radę to zrobić, tylko trzeba creepera znaleźć, więc jakąś jaskinię albo coś. Tak, w jaskini o tej porze gry. Dopiero tak po 10-12 minutach się robi noc i wtedy można wyjść na powierzchnię i umrzeć sobie. Czy to jest jakaś jaskinia? Nie. Ale w ogóle jak fajnie wygenerowany teren, wow. No się trafiają takie smaczki, widziałem wcześniej na odcinku. Podobne skubane rzeczy. Tu już jest ściana, więc to nam nic nie pomoże. Żadnej jaskini też tu nie ma. Dobra, to ja się nawracam. W drugą stronę. Pałę znaleźli. Chłopaki chcą robić pierwszy pion. Ten pierwszy pion jest fajny. Dlaczego my na to jeszcze nie spojrzeliśmy? Wystarczy zrobić... Ojejku, spadłem! O, dobra, żyję. Książkę wystarczy i 3 złota. I jedno żelazo. No to właśnie żelaza. Złoto trzeba znaleźć. To jest problem. No to będą... Jedna zaraz, osoba zaraz będzie szukała na ciastko, reszta osób pójdzie pod ziemię, jak będzie creeper to dół, a jak będzie... Bo tutaj krówki mam obok siebie, więc już skórę mam na książkę. No okej, ja tu właśnie jakiejś jaskini szukam, ale nic tu nie ma kompletnie. Taki biom mi się trafił chyba. W ogóle gdzie wy jesteście? Jakoś tak nikogo nie widzę. Ja jestem momencie. Przy granicy. Wiesz co, ja byłem też przy granicy, ale chyba w ogóle przy jakiejś kompletnie innej. Ja jestem tak przy granicy północnej. Mam proch i siano. Macie trzcinę. Masz proch? Oni napisali na czacie. Aha. A, no tak. Dobra. Czy mamy trzcinę? Na razie ja nie mamy. Ja nie widzę trzciny niestety. Jestem nad takim wielkim oceanem, a trzciny żadnej nie ma niestety. Jestem, wiesz co, wydaje mi się, że jestem w ogóle po drugiej stronie mapy. A jakie masz hordy, bo ja mam plus minus. Ja też mam plus minus. Ty, to jesteśmy blisko siebie. Tylko po prostu się musieliśmy jakoś tak dziwnie minąć. Mhm. Dobra, jakąś trzcinę, czy no tu jakaś trzcina była? Czy mi się wydaje? Nie, nie było. Znowu fałszywy alarm. Ile trudno znaleźć czasami jest. A jak już znajdujesz, to jest tego tak dużo, że... Tak, znajdujesz, kiedy nie potrzebujesz akurat. Dokładnie. No, tam zawsze się przyda, chyba że masz farmę trzciny i masz tego całe skrzynki. Tutaj też nie ma. Może tutaj. Może tutaj, a może i też nie. Chyba że jest tu pod drzewami schowana, też możliwe. Nope. Nie ma tego nigdzie. Właśnie mijam jakąś osobę z mojej... Nie, to jest Venel z naszej drużyny. On sobie tutaj kopie. Ja was tu kompletnie nie widzę, nie mam was w ogóle na mapie. No ja go minąłem przed chwilą, jestem na... 100 minus 100. Ja jestem 390 minus 200. No to jest skubany, bo ja wcześniej byłem na 100 minus 500, więc ty się kompletnie w inną stronę udałeś niż ja. Mhm. O, czyżby jaskinia? Dobra, jaskinia. Granat ma trzcinę, to jest fajne akurat. Mam jaskinię, a w jaskini mam pająka, którego nie potrzebuję. Nie, pajączka nie potrzebujemy niestety. Czy potrzebujemy... Ale potrzebujemy iron, nie? Tak, jedno żelazo. Oraz też 3 na kilo, żeby wykopać złoto. No to ja zaraz... Dobra. Musiałem pająka pokonać. Dobra, to ja żelazo mam w takim razie.
Tylko muszę sobie tutaj na spokojnie, bezpiecznie, żeby się czuć, rozpalić piękne ognisko tutaj. O, proszę, żeby było przyjemnie, miło. Ja chyba znajdę jakąś jaskinię, jeżeli można, i się skopię w dół i znajdę złoto, bo to będzie najlepiej jednak się skupić na tym pionie. Chciałbym być tak pozytywnie nastawiony jak ty. Skopię się w dół i znajdę złoto. Znajdę złoto, pewnie, że znajdę. Ja bym powiedział, że ja spróbuję znaleźć złoto, bo w moim przypadku to jest, ja mam takie szczęście, że raczej nie znajdę. Trzeba uwierzyć, że znajdziesz, trzeba jakieś tam, nie wiem, X-raya odpalić i wtedy zawsze znajdziesz. Dobra, to ja tą łopatę robię szybciutko. Szukanie rudnie jest problemem, kiedy bloki w swoim teksturpaku są przezroczyste. A jaskini nadal nie ma. Mam creepera, ale to chyba jest niepotrzebne. Już zrobili fajerwerka. A, no to akurat nic poważnego. Zrobimy szybko łopatę. Pyk. O, inna drużyna. Gotowe. Tak, żeby mi na kilo wystarczyło. Czy mi starczy? Nie starczy. O nie, zabrakło mi drewna. Ja tu czekam, aż mi się przepali. A tu piecek jest wyłączony. O nie. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. A ty czego kopiesz? Znaczy zrobiłem łopatę i sobie zbieram... Na żelazo. Sobie na żelazo na kilo. Tak właśnie teraz troszeczkę jestem... Ale tu mam tego żelaza dużo. A złoto gdzie się pojawia? Oho, mob spawner znalazł. Nisko jest złoto, nisko. Mob spawner w mob spawnerze może złoto znaleźć. Właśnie patrzę i... Poczekaj, ja tutaj muszę lepiej stoczyć walkę poważną. O, GG. Wenel zrobił ciasteczko. Znalazł? To my? Tak. O! To my, superancko. No to słuchaj, odcineczek widzę... 3 wygrane. Superancko poszło. Idealnie. Pięknie idealnie. Zrobione. No dobra, w takim razie... Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli się podobało, to pamiętajcie, żeby strzelić łapkę w górę. I co? Ja byłem Grafem, Czoklet był Czokletem. No właśnie, i pamiętacie, żeby wejść na kanały. Wszyscy ode mnie, żeby weszli na kanał do Grafa i zobaczyli jego odcineczek. A wszyscy ode mnie do Czokleta, ponieważ nie te same arenki były grane. Troszeczkę będziecie widzieli rzeczy, których nie było u mnie u Czokleta. Tak więc... Pa, pa, myjcie zęby i burgery. Najlepsze outro. Cześć. Halo, syn.